Sprawdzamy mapkę Conquest, start. Mapę można, tylko trzeba czekać na akceptację, no właśnie. Ja bym się skontaktował bardzo chętnie z ludźmi z tego Make Me Hosta, żeby ogarnąć właśnie ten temat. Natomiast zaczynamy mapkę Warcraft 3 Conquest, wersja 6.6a. Ona się nieco różni od wersji 7.0, ma inną mapę, teraz tak patrzę. Ja mam nadzieję, że ta mapa też jest ok. Tryb mniej więcej polega na tym, że trzeba podbijać jak najwięcej ziem. Conquest, czyli po prostu rozwijamy swoje państwo. Dostajemy jakiś tam skrawek, na którym możemy zacząć i po prostu podbijając kolejne tereny zwiększa nam się ilość złota, którą dostajemy. Lubię takie gierki, ponieważ podobnym trybem jest tak zwany Broken Alliances, w którego miałem tendencję grać dosyć sporo. Broken Alliances jest to naprawdę prawdziwa giereczka, jest mega super, mi się bardzo podoba. Tylko Enable Allies, myślę, że można włączyć Alliesy. Zaczynamy w takim tutaj zakątku i można wybrać sobie jakąś tutaj rasę. Humans, Night Elves. Weźmy sobie Humans po prostu, bo tak będzie łatwiej. Czekajcie, tylko wezmę jeszcze sobie czat odpalę, bo mam zamknięty. Proszę bardzo, odświeżymy tutaj dźwięk. Tutaj każda sekunda się w sumie liczy. I zaczynamy w jakimś dosyć optymalnym miejscu zaczynam, tak teraz patrzę. Okej, okay, time to select the base. Dobra, czyli mamy czas trochę. Tutaj są takie punkciki. Orki for the Horde. Tu są takie punkciki, widzicie? Control point. I te control pointy trzeba przejmować. I wtedy dostaje się jakieś złoto. Tu jest jeszcze jeden. Tak teraz patrzę, w którą stronę trzeba się ruszyć, żeby przejąć trochę tych control pointów. Tu jest jakiś jeden. I myślę, że tu gdzieś trzeba się zabarykadować powoli, żeby nasze królestwo jakoś prosperowało. Zaraz zobaczymy. Wybrałem ludzi, bo wydają się być najłatwiejsi, szczerze mówiąc. Rozgorzeje bitwa. Dobra, nasza baza to jest strzela, wyszkol chłopa. Znieść więcej ziguratów. Make a villager, dobra. Trzeba tych villagerów trochę porobić. Witajcie! Witajcie! Dobra, przyjmiemy tutaj ten control point. On powinien zostać przyjęty. To dla mnie zaszczyt. Dobra, on może coś budować? Chyba nie. Trzeba iść i... Witaj, przyjacielu. Zaraz ogarniemy. On, dobra, witajcie. Przyjęliśmy tutaj. Villagerowie, oni tylko mogą to tutaj raczej control pointy tutaj niszczyć. Czy ja potrzebuję więcej ziguratów? Okej, wyszkolę sobie chłopka. Witajcie. Niech oni przejmują nam control pointy. Ten koleś może nam zbudować town hall. Town hall to jest coś innego. Zbuduj tartak, żeby już nam się tutaj coś robiło. Zbudujmy teraz jeszcze jak najwięcej tych villagerów, po prostu poróbmy. I oni niech nam już control pointy tutaj ładują. Dobra, przejęliśmy. Ok, przyjmiemy kolejny control point. Tutaj. To będzie nam dawać oczywiście golda. Przydałoby się jeszcze parę chłopów tutaj wyszkolić. Bo chłopi mogą zbierać ten. Dobra, tutaj to. Tutaj overextending, trzeba przejąć troszkę tych terenów. Oczywiście można tutaj jakieś alianse robić i po prostu przejmować się. Wiecie, no dołączać do naszych, znaczy tworzyć sojusze, o, tak chciałem to po prostu powiedzieć. No, niech ci goście robią tak. Town hall, nie wiem co tutaj może robić, zbuduj wieżę obserwacyjną. Ja bym tutaj obudował w sumie tak na razie to. Dobra, jakoś to sobie obudujmy. Zbudujmy tutaj town hall może. Są jakieś baraki, by się już powoli też przydały. Wyszkolmy chłopa, żeby jak najwięcej drewna już nam się tutaj farmiło. Skoto, przejęliśmy. Czy jesteśmy w stanie przejąć jeszcze jakiś kontrolny punkt? Bo nie chcę nic mówić, ale te kontrolne punkty by nam się przydały jak najbardziej. Te chłopki raczej tutaj nie są w stanie nic zrobić, one są po prostu do tego, żeby sobie po prostu być. A tutaj nie mogę na razie budować. Tartak potrzebny. Basic weapon. A czyli na razie tutaj mamy takich villagerków, oni niech sobie tutaj będą. Gotów do pracy, dobra. Ja bym tutaj zbudował jeszcze. Niech on odda. Zbudujmy teraz tak, koszary. Myślę, że koszary moglibyśmy zbudować gdzieś tutaj, taki daleki outpost. Koszary nam się jak najbardziej przydadzą. Do tego by nam się przydało baryki. To są barykady. Dobra, blacksmith. Tak, blacksmith też na pewno nam się przyda, bo nigdy nie wiesz, kiedy ten będzie ci to potrzebne. Do drewna tutaj nam się przyda. Ja bym jeszcze jeden tartak zbudował, tak po prostu.
For lols, żeby jak najwięcej gości mogło zbierać. Rozumiem. I teraz tu postawimy ten tartak. Dobrze, gotów. Okej, jak to tu wygląda? Tu jest to, ci goście są tu. Wybudujmy jeszcze tu parę wież takich. O, myślę, że tu można byłoby zbudować wieżę. Jedna wieża, druga wieża. Teraz jeszcze jakieś barykady można by pobudować. Tutaj co? Mogę tu wyszkolić sobie chłopków. Chłopki to chłopki, to jest całkiem spoko. Teraz zobaczmy barykadę. Barykadę można postawić i ona będzie nam tutaj oczywiście bronić. Weźmy tak sobie tutaj postawmy. Przywoływanie ukończone, dobra. Tu niech oni zbierają już nam oczywiście naszego golda. Tu mamy upgrade damage. Dobra, upgrade damage to damage. Zbudujmy jeszcze jakieś kolejne baraki. Basic weapons, dobra, czyli podstawowe. Podstawowe jakieś tutaj. Podstawowy oręż. Ale na dodatek jeszcze wiecie co, jeszcze jedną tutaj walniemy sobie strukturę, żeby jak najszybciej to wszystko ogarniać. Oj, no i orkowie nas przyszli atakować, no i zarobiście. No i nas oblegają, zarobiście. Tak, panie. O kurde, no to mamy tak, przerąbane. Panie. Dobra, wiecie co, villagerów trzeba robić, kurde. W opór villagerów po prostu, nie! Więcej już pracy. Nas atakują, nasze królestwo! Dobrze. Kurde, weapons, szybko, szybko podstawowy weapon potrzebujemy. Witajcie, wasza wysokość. Dobra, o, oszczędził nas. Kurde, ale, na, ale tutaj on już z jedenastkami wyleciał. Fuck, ale cwaniak. No to trochę słabo, tu ekonomka na razie jest. Research basic weapons, basic armor, steel weapons. A, bo ja basic weapons, ja steel weapony tutaj obrabiam. O co chodzi? No to kurde, trochę słabo. Okej, tylko teraz weźmy, zbudujmy tutaj barykady. Takie jakieś. Także tak, można było to jakoś przejść, ale będzie to po prostu trudne. Barykada to barykada, tutaj niech sobie leżą, wybudujmy sobie jeszcze jakiś tartak, żeby tutaj też po prostu zbierać powoli. Ja mam tu jeszcze jakieś barykady i dwie wieże walną. Wieże jak najbardziej spoko. Choć, co my tu mamy jeszcze? Tu jest jakiś armor upgrade. Mamy łuczniczkę, możemy sobie wyszkolić, dobra, szkolimy tutaj jednostki. Wyszkolmy tutaj po prostu jak najwięcej tych łuczniczek. Co tu możemy jeszcze zrobić? Mamy tutaj katedral, czyli katedra, altar trzeba zbudować. Gdzie jest altar? Katedral, warsztat, wiemy sanktuarium, ale... Jestem gotowa. Niewierni przełamali naszą obronę! O kurde, wjechał tutaj! Jestem gotowa, twój znak. Twój ruch. Dobra. Nas próbował tutaj atakować, cwaniaczek jeden. Dobra, ale co tutaj potrzebuję? Dobra, czyli tu mam defensywny ten. 10 tego trzeba, żywności na to. Więcej pracy? Mhm, to trochę to kosztuje, nie powiem. Że na razie wolę obronić tutaj nas i dopiero później atakować. Ale potrzebuję coś takiego jak altar. Wyszkol chłopa. Czy chłopki mogą coś takiego tutaj robić? Nie, oni mogą koszary. Oil platform, czyli trzeba platformę oleju, czyli tutaj trzeba walnąć. Tak, panie. To, dobra. Okej, powoli sobie jakoś idziemy. Przydałoby nam się tutaj jakieś trochę warriorów tutaj porobić. Potrzeba więcej złota. No, złoto by nam się przydało. Ja na razie mam tutaj ile? Mam 4 control pointy, więc nie jest jakoś aż tak tragicznie. Jak teraz patrzę. Dobra, ci goście, którzy nie mają co robić, niech oni sobie ten rączki do góry. Dobra, na razie tu jesteśmy obstawieni jakoś. Niech ci goście stoją, ci niech wracają. Czy mam tu jakiś gości, którzy nie wiedzą co robić ze swoim życiem? Ja wam dam kurde tutaj co robić. Platforma oleju potrzebna mi tutaj jest. Magical Fountain. Magiczna... Spec to become spectator, ale jak ja mam tu resztę zrobić tak naprawdę? Bo tutaj to jest to, to nie mogę tutaj nic zrobić. Ja nie wiem co tu dalej można robić. Platforma oleju tutaj jest, ale jak ja mam fontannę zbudować? Odsłonisz mapę? Nie, nie odsłonię mapy, bo będzie widać gdzie ja jestem, a ja nie chcę. Barricade, dobra. Blacksmith. Tutaj trzeba jakieś lepsze te przedmioty. Okej, okay, na razie tutaj jest całkiem spoko. Ja bym tutaj jeszcze parę tych łuczniczek po prostu porobił. Witajcie! Witajcie, panie! Jestem gotowa. Dobra. O Jezu, mój komputer do streamowania. On żyje? Żyje. Jestem gotowa.
Okej, okay, transport ship albo fregatę można zrobić. Naprawa jednostki budynki mechaniczne kosztem surowców. Tak, ship, dobra, all platform. Transport ship, transport... Przewożę jednostek, czyli przewożę jednostki. Ale jak ja mam tu resztę zbudować, to kurde... To ja nie wiem resztę. Na przykład tutaj, altar potrzebuję. Train priests and paladins. Ja nie wiem, jakie altar mam zdobyć. Czy ja muszę to kupić, jakąś tutaj jest recepturka, czy co? Tu coś jest. Czekam. Witaj w naszej wiosce. Zobaczmy. Tu coś jest do zdobycia, tylko co to może być? Zrobione. O kurde, no to nieźle. Strzelam. Dobra, mamy trochę tutaj przerąbane. Nie powiem, że nie. Zrobione. Czemu mam 40 żywności tylko? Czemu mam 40 nagle żywności tylko? A co to się stało się teraz w tym momencie? Dobra, on przejął te ma 5. To jest trochę problem. Ta wersja może nie do końca być jakaś taka ogarnięta, coś mi się wydaje. 100 żywności. Change done everything impossible. Tu mam jakąś fontannę, ale to nie. Coś tutaj mogę zrobić, nie. Dziwne widzenie. Nie mogę zbudować więcej. Dlaczego tutaj to się nagle tak zrobiło? Tego to ja tutaj nie wiem. Na twój znak. Dobra. Twój ruch. Okej, okay, on tutaj zwiedza mapę. Nie mam pojęcia, jak to tutaj można byłoby zdobyć. On pewnie ma jeszcze ten tutaj. Tu jest altar. A, bo to trzeba mieć przejęty altar, żeby to ten. Mam komuś przypalić. Klawo. Dobra, czekajcie, bo to. Na twój znak. Mieć altar to trochę trudna sprawa, jeśli mam być szczery. Co masz? Klawo. Klawo. Jasne. Sprawdzę to. To jest altar właśnie. Potrzebuję, żeby to szybko zbudować. Tak, panie. Będę miał altar. Dobra, altar i będę miał przejęty. Dobra. Teraz mogę katedrę zbudować. Katedrę szybko zbudujmy. A ja już pójdę. Tylko pomóżcie mu tą katedrę kurwa zrobić. Dobrze. Dobra. Czyli są jakieś strategiczne punkty na mapie. Wskaż drogę. Które można tu ogarnąć sobie. Teraz zobaczcie, altar healing, healing nearby units, dobra. Dobra. Teraz powiem wam, że może być trochę trudno. Nic więcej nie mów, na twój znak. Dobra. Tutaj utrzymać pozycję, utrzymać pozycję. Niech tam tutaj się zerknie. Dobra, możemy teraz priestów robić, tylko kwestia jest taka, dlaczego ja nie mogę teraz... Czemu ja mam tak dużo żarcia potrzebnego? Masakra. Mam tak dużo okupowanego żarcia, że to jest masakra jakaś. Nie wiem, co trzeba zrobić, żeby ten... Musisz produkować chyba wieśniaków, by mieć więcej miejsca jednostki. Villager? A, dobra, okej, już rozumiem. To villagerowie dają mi tutaj ten... Dobra, okej. Ja pizgam. O kurde, co wy gadacie? Dobra, dobra, dobrze ktoś mi powiedział. Dziękuję ci bardzo, dziękuję, naprawdę. Niesamowita informacja. Rozumiem. Dobra, już wiem, dlaczego tak to tutaj działa. Fucking hell. No, to teraz to kurde będzie. Naprodukować tych villagerów trzeba kurde od chuja. Tak, panie. Za przeproszeniem. Dobra, weź tutaj... Zróbcie tak. Będzie raz. Dobrze. Rozumiem. Dobrze. To ja już pójdę. Dobra, no szybko tutaj trzeba mnować. Dobra. Ja pizgam, jakie kurde info to jest w ogóle. Dobra, i to jest maksymalna liczba, którą mogę mieć. Zostaliśmy zaatakowani! Nie mogę tu budować. Gotów do pracy. Przybyłem oczyścić rączki do góry. Przywoływanie. Co masz? Przybyłem oczyścić te krainy. Dobra. Rączki do góry. Przybyłem. Badania. Rączki do góry. Więcej pracy?
Dobra, tutaj tak to zróbmy. On z tej mańki będzie chciał mnie zaatakować, więc. Modernizacja zakończona. Przybyłem. Iron Mine. Iron Mine, kurde, jest mi potrzebny. Fuck! Czy tu potrzebne są punkty strategiczne jakieś? Oczyścić tę krainę. Dobra, wiecie co? On, ja nie wiem, ja mam nadzieję, że on z tej strony nie będzie chciał. Jakiś kapłanów do leczenia by mi się przydało. Może tak troszeczkę podzielić te jednostki, aby... No właśnie, to jest właśnie to, co ja tutaj mówiłem. Mam komuś przywalić? Dobra, dawajcie, dawajcie tutaj. Słucham, przyjacielu. Rączki do góry. Potrzebna jest moja pomoc. Dobra, trochę tutaj się dzieje. Nie powiem. Łuczniczki musimy trochę tutaj powyszkolać. Trochę więcej kapłanów. Dobra. Maniak się wycofuje jednak chyba, albo może i nie. Dobra. Co ci dolega? Słucham, przyjacielu. Co ci dolega? Zjeść więcej z słucham, przyjacielu. Dobra. Okej, okay, jakoś utrzymaliśmy tutaj się. Ale wjechał tam, kurde. Dobra. Utrzymaliśmy na razie altar, to dobrze. Na razie będziemy utrzymywać altar, więc jest całkiem, całkiem przyzwoicie. Nie powiem, że nie. Dobra, a możemy tutaj far. Samera. Medium? Nie. Boże, far. Dobra. Więcej pracy. Więcej pracy. Dobra. Niech oni tutaj wrócą do ogarniania. Dobra, więcej gości już nie mogę wybudować. Drewno nam się powoli kończy. Tutaj zróbmy sobie armor i... Potrzeba więcej złota. Potrzeba więcej złota, dobra. To to złoto, złoto. Co? Złoto złotem. Tak, panie. Rozumiem. Niech goście, którzy nie pracują, niech pracują po prostu. O co chodzi? Niech się ruszą. Tak, panie. Tak, panie. Okej, dobra. O kurde, gwałcą Plaminio. O jacie, no dobra. Agresyw, jest bardzo agresywny, teraz tak patrzę. Twój ruch. No właśnie, to jest to. Dobra, co my tutaj mamy? To by nam się przydało wieżę porobić. Co tu potrzebne jest? Gunpowder i oil platform. Czyli to jest po prostu potrzebna platforma oleju, żeby to przejąć. Tylko platforma oleju jest dopiero tam gdzieś, więc teoretycznie trzeba by było zrobić tak. Dobra, niech oni tutaj sobie przejmują powoli. Tutaj nasze królestwo na razie jakoś stoi, więc jest całkiem w porządku. Jednostki też na razie są, altar to altar, altar nam się na pewno przyda do obrony. Tutaj też na razie odgrodziliśmy sporą, dobrą część naszego, od naszego królestwa. Więc na razie idzie dobrze. Na razie idzie dobrze, o, chyba coś tutaj nam idą, kurde. Co ci dolega? Potrzebna jest moja pomoc? Ktoś jest ranny? Potrzebna jest oczywiście moja pomoc? Czekam. Co ci dolega? On mnie makrowaniem tu chce zrobić, no to. Ktoś jest ranny? Twój ruch. Słucham, przyjacielu. Wskaż drogę, więcej nie mów. No, mikro, makro. Już się robi. No, on chce mnie nawyciągać po prostu. Armor upgrade, dobra. To jest salvage. Tu by się przydało salvage zrobić na to, ale... Na razie jakoś będziemy musieli to przetrwać. No na razie maniek tutaj jest ten. Dobra, okej, spróbujmy zrobić. Niewierni przełamali naszą. O kurde. Wyrypał się. No to zarąbiście. Mam komuś przypalić. Klawo. Sprawdzę to. Jasne. Klawo. Dobra, przedostał się tu koleś jakiś. Coś mi się wydaje, że on tutaj zrobił jakiś ten. Sprawdzę to. Jasne. Coś mi się wydaje, że on tutaj robi jakieś kurde dzikie pląsy. Oni coś tu kombinują, zobaczcie. Coś tak tutaj widzę, że...
I są na utrzymać pozycję, więc niech tu będzie. Mam komuś przywalić? No trochę tutaj nieciekawa sytuacja, jeśli mam być szczery. Jeżeli chodzi o to, ale zaraz zobaczymy, co tutaj da się z tym zrobić w sumie. To jakiś symulator socjalizmu? Nie, to jest symulator... O kurwa! O Jezu, Asgard! Są warshipy. A ja tu fregatą jestem. Archers on board. Orzesz w mordę. Zrobione. Dobra, czyli Asgard ma platformę oleju przejętą. Ja mam nadzieję, że on się na mnie nie szykuje nigdzie. No to jest po prostu takie stacjonarne granie, też nie jest zbyt bezpieczne. Wiecie, jak może ten, jak można ogarnąć sobie więcej tego? Dobra, tutaj trzeba upgrade'ów po prostu porobić. Trochę więcej. Dobra, no to już wiemy, że tam na razie nie mamy szans tutaj nic zrobić. Tu na razie musimy po prostu poczekać. Te jednostki na razie tutaj... Ja bym tu zrobił po prostu na patrol, bym sobie ustawił. Żeby one tak mniej więcej tu chodziły. Dobra. Niech one tu sobie chodzą. No, tarcia na granicach są dosyć widoczne. A strategiczne punkty trzeba przejąć. Dobrze, że mamy altar, to możemy tworzyć sobie kapłanów. Kapłani są o tyle spoko, że oni leczą dosyć sporo obrażeń. Są bardzo przydatni. Ich tutaj trzeba na tyłach po prostu ustawić. Oni sobie będą po prostu tutaj radzić. Na twój znak. Zostaliśmy zaatakowani! Strzelaj. Zrobione. Na twój znak. Jedna strzała, jeden trup. Dobra. Dobra. Nic więcej nie mów. Zrobione. No tędy się tutaj dostaje. No to kurde cwaniaczek. Zrobione. No rzeczywiście, czyli shift. No i patrolujemy z powrotem. Zrobione. To wszystko zapisane. Trzeba patrol. Nie, no ja tu muszę się zabunkrować, bo ja na razie nie mam jakiejkolwiek możliwości ruszyć się dalej. Badania zakończone. No, ewentualnie może mnie tu uratować tylko jakiś sojuszyk, szczerze mówiąc. Najgorsze jest to, że Maniek tam troszeczkę leci do przodu, więc Maniek w którymś momencie mnie prześcignie, jeszcze jak ma jakieś dobre bazy, no to trochę średnio. Zadanie ci się nie wyświetla? Naprawdę? Powinno wszystko dojść. Ja sprawdzę Neverwinter, co się tam stało. Ale co, wysłałeś na pewno na to, co jest tam pod linkiem na dole? Co ci dolega? Jak sobie życzysz? Co my tam możemy zrobić? Już się robi. Taki patrol mały. Jestem twoim sługą. Niewierni przełamali naszą obronę. O kurde, no nie wytrzymam po prostu. Zostaliśmy zaatakowani. Shit. Wskaż drogę, więcej nie mów. Może być. Shit, nie wytrzymam po prostu. Gorsze, jak oni będą jeszcze mieli jakiś ally tutaj. To też może źle zadziałać. Czekam. Dobra, ten budynek na szczęście nam się nie przyda. Aż tak bardzo. Spróbuję. No i mi się wjebał. No co za cwaniaczek. Na twój znak. No i super. Mam komuś przywalić. Oj, mi się wyrypał Blade Masterami. No to kurde, nieźle. No i mi się wyrypał, no i mi się wyrypał, no i gratulacje. No i koniec, przegrałem. Rozwalili mnie. Przybyłem oczyścić te krainy. Przybyłem oczyścić. Tarczerki. Dobra, teraz już mam chyba przerąbane, chyba przejebałem to. To na trzy fronty kolesi jadą. O kurde, na trzy fronty goście jadą.
O nie, no to nie, to nie ma, nie ma szans, słuchajcie, nie ma szans. Przegrałem na trzy fronty. Nope, przerąbane po prostu. To nie, nie ma tutaj szans. No to trochę, trochę słabo. Ja demę. Rączki do góry. Co masz? Na nich. Dobra. Rączki do góry. Teraz tego tych kutasa. No tu chyba wraca. Mam gotowy. Komuś niewierni przełamali naszą obronę. A ten mi zapierdalił punkta. Co za kutach. Zostaliśmy zaatakowani. Powinienem mieć więcej kurde baraków. Co? Jestem gotowa. Dobra, powinien mieć tych baraków nawalonych tyle, że szok. No nie wierzę! I villagersów mi pozabijał. Fucking hell. Na trzy fronty rozbiór Nexosa, co za gnoje. Ale kutasy, ja pierdyle. Masakra, no to było, to była wojna pozycyjna, ale mnie pokonali ostatecznie. Aaaa, gademy, dobra. Chyba królestwo nam się rozpada. Spoko gierka, ale ja powiem wam, pograłbym na tamtej nowszej wersji. Dobra, kurde, nie powiem, że nie mamy przerąbane, bo mamy przerąbane. O co chodzi? Rączki do góry. Niewierni przełamali nasz zaatakowanie. Dobrze. Rączki do góry. Dobra, mamy trochę, trochę przejebaną sytuację. Nie powiem, że nie. Zostały nam tylko dwa punkty kontrolne. No trzy, jeżeli tutaj to ogarniemy. No jeszcze z tej strony na cztery... Ja pierdolę, na milion frontów, kurde, koniec. Ale kuta longi, no. Kuta siarstwo. Co za ten? Przywoływanie ukończone. Trzy osoby mnie rozjebali. Jestem gotowy. Jestem gotowy. No i królestwo się rozpadło, niestety. A jeszcze koleś ma Blade Masterów, kurde. Jak ja miał na przykład rycerzy, nie miałem Iron Mine'ów, ja, on musiał gdzieś Iron Mine'y wyładować. To jest gra o szybką ekspansję, GG! Gangbang, no nie, zostałem rozjebany przez trzy osoby na raz. No i tym jednym Blade Master'em zobaczcie, co on robi, no GG. Dobra. GG. Agresiv tutaj też myślę, że może pojechać. Dobra. Okej, okay. GG, przegrałem. No niestety, ta wersja tutaj jest... Bo ja widziałem, jak tamta mapa wygląda i tam jest więcej punktów strategicznych, a tutaj na przykład Iron Mine jest tylko na przykład w jednym albo w dwóch miejscach. Albo no, na pewno jest w mniejszej ilości miejsc, przez co na przykład jak jedna osoba ma już Iron Mine'a, to zobaczy, że może robić Blade Masterów i koniec, już później jest Snowball. Więc musiałbym zagrać tą nowszą wersję. Ja zasugeruję tą wersję, zobaczymy, czy oni tam ogarną, najwyżej dodadzą. Słabo.